Zmierzyliśmy się dzisiaj z zespołem, który wszelkie dane ku temu, żeby awansować i grać w Ekstraklasie. Myślę, że można podzielić ten mecz na dwie połowy. W pierwszej części my stworzyliśmy groźniejsze sytuacje, w drugiej natomiast, tak jak trener słusznie zauważył, to Pogoń była lepsza i stworzyła również dwie doskonałe sytuacje do strzelenia bramki. Myślę, że ta pierwsza połowa kosztowała nas sporo zdrowia, mam tutaj na myśli szczególnie dwójkę defensywnych pomocników, Mariusza Kryszaka i Jarka Białka. Dopóki oni, przepraszam, grali na swoim wysokim poziomie, to ta gra wyglądała poprawnie, natomiast w drugiej połowie jednak Pogoń opanowała środek boiska i stąd te sytuacje. Nie udało nam się przełamać niemocy strzeleckiej, co jest bolesne, bo jak mówię, no Piotrek Ruszkul miał sytuację wymarzoną ze środka bramki. Trudno. Trzeba szanować punkt z takim przeciwnikiem jak Pogoń Szczecin, bo ja podkreślam, że to jest według mnie, są chłopacy słusznie zauważyli w szatni, że z tak dobrym zespołem jeszcze nie graliśmy i dlatego nie zamierzam z tego tytułu rozpaczać, że nie udało nam się wygrać. Postaramy się przygotować do następnych meczów, żeby tylko myślelibyśmy o tym, jak spokojnie grać w środkowej strefie tabeli, bo ten zespół absolutnie na to zasługuje. Piłka jest brutalna, jesteśmy w trudnej sytuacji, ale nie zamierzamy się poddawać. Jeszcze mnóstwo spotkań przed nami. Pytanie do trenera Koczmarka. Czy już ktoś chce pana zwalniać? Ja panu coś powiem. Ja myślę, że przez 3 lata pracy w Grudziądzu zasłużyłem na przynajmniej na jakiś szacunek i jeżeli a ktoś chce mnie zwolnić, no to niech mnie zwolni po prostu. No przecież to jest takie życie. Ja nie będę do stołka się przywiązywał. Mam podpisaną umowę w sposób jednoznaczny, bardzo prostą do rozwiązania. Jeżeli ktoś oceni, że moja praca dobiegła tutaj końca, to ja oczekuję tylko jednej rzeczy. Po prostu uczciwości i tego, żeby te 3 lata pracy nie poszły na marne. A ja absolutnie nie zamierzam się w żaden sposób poddawać, ponieważ ten zespół gra być może momentami lepiej niż były oczekiwania co do Beniaminka. Natomiast nie przekłada się to na punkty, ale ci, co znają się na piłce, wiedzą, że takie sytuacje się czasami zdarzają. Absolutnie nie odżegnuję się od odpowiedzialności, bo jestem trenerem tego zespołu i biorę pełną odpowiedzialność za wyniki. Natomiast jeżeli pan zadał to pytanie i poruszył tą kwestię, to mam prawo do obrony, dlatego moja odpowiedź jest taka, jaka jest. Panie trenerze, czy punkt z wiceliderem cieszy? Mówię w kontekście poprzednich spotkań, gdyby to było inaczej, to na pewno można by powiedzieć, że jesteśmy zadowoleni, bo z Pogonią zremisować to jest żaden wstyd, wręcz przeciwnie. To jest zespół absolutnie ze ścisłej czołówki tej ligi i to bez dwóch zdań. Natomiast w kontekście tego, że nie możemy przełamać tutaj, żeby wygrać mecz u siebie na własnym boisku, to na pewno nie może cieszyć.